Będziemy wyruszali w Polsce. Będziemy wyruszali w Polsce. Tutaj moi współpracownicy mają wszelkie terminy. Cały październik prawie będziemy w trasie, bo tak my sobie to robimy. Wrzesień ze względu na intensywność pracy, później w październiku jeździmy. Na pewno w Krakowie będę pod koniec października. Także będzie dużo wizyt w całej Polsce, ale co do szczegółów nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam nawet wszystkich w głowie. Tak. Informacje na Facebooku. Jeszcze takie pytania od internautów, bo tak jak mówiłem, zaprosiliśmy wszystkich do zadania pytań. Pani Marta między innymi pyta o to, czy Stowarzyszenie Równość, Wolność, Tolerancja ma z DWP szansę współpracy. Jasne. No i właśnie, czy DWP to będzie taki dom wszystkich Polska? Nie, my zapraszamy wszystkie stowarzyszenia. Ja już mówiłem tu zresztą przy okazji, my jesteśmy w kontakcie już w tej chwili takim zarówno z tymi fundacjami, które zajmują się kwestiami obywatelskimi, ideowymi, również z tymi przedstawicielami fundacji niemieckich typu Fundacja Eberta, Bylo, czy Fundacja Róży Luksemburg, bo tam są trzy partie, takie jakby odpowiedniki Zieloni, Die Linke i SPD. Jesteśmy ze Stowarzyszeniem Obywatelskim, bardzo ściśle z Wrocławia zaangażowani, ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita, Samorządna Rzeczpospolita, no i również z tym stowarzyszeniem nawiążemy kontakt i będziemy starali się współpracować, bo to w ogóle wszystko polega na takiej sieci. My chcielibyśmy po prostu stworzyć sieć współpracy po to, żeby po prostu, żebyśmy sami o sobie decydowali, a nie żeby nam to wszystko narzucano. No właśnie, tu kolejne pytanie, pewnie też wszyscy z Państwa, którzy tutaj przyjechali, to budowanie lokalnych struktur to jest też bardzo ważne. Każdy może wstąpić do stowarzyszenia, wystarczy wypełnić deklarację, ale też zachęcamy do brania udziału w koordynowaniu lokalnych struktur. Znaczy też ważne i powtórzę już to jeszcze na koniec, że u nas na tej naszej stronie internetowej dwp.org.pl stworzyliśmy ten cały system brania udziału w debacie. Między innymi w debacie na temat gwarantowanego dochodu minimalnego, tak żeby każdy przedstawiał swoje uwagi, żeby słuchał i czytał innych, żeby coraz bardziej poznawał problem. Tak samo we wszystkich sprawach, tam takie będą subkonta czy substrony, gdzie będzie można debatować i zapraszamy. Później będziemy zapraszać to do Warszawy osoby, ale w zasadzie już na takie podsumowanie. Nie po to, żeby zaczynać od początku, tylko podsumować, przyjąć jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo, Ryszard Kalisz, przewodniczący Domu Wszystkich Polska, był naszym i Państwa w internecie także gościem. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że przybyli Państwo z całej Polski. No i co, bierzemy się ostro do roboty. Tak, bierzemy się do roboty, ale ja jeszcze dziękuję raz Panu Profesorowi. Dziękuję. Sobota, taki specyficzny czas odpoczynkowy przy pięknej pochodzie. Naprawdę, Panie Profesorze, z nadzieją na dalszą współpracę. No i dziękuję wszystkim Wam, że tutaj jesteśmy, robimy, dyskutujemy. To jest naprawdę bardzo ważne, bo mówiąc krótko, co wiele głów, to nie jedna. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.